Cześć, tu Oliwia i dzisiaj przygotowałam dla Was listę rzeczy typu must have, bez których nie wyobrażam sobie jesieni. Rozpocznijmy od pielęgnacyjno-makijażowego combo i pierwszym produktem jest szampon micelarny do włosów przetłuszczających się marki Nivea. Jest on z ekstraktem z melisy cytrynowej. Występuje także w drugiej wersji, czyli z ekstraktem z lilii wodnej, natomiast jest to już wersja dla włosów łamliwych z wrażliwą skórą głowy. Ja zdecydowanie stawiam na tą pierwszą. Moje włosy w tym jesienno-zimowym okresie jeszcze bardziej się przetłuszczają i to do tego stopnia, że jestem zmuszona myć je praktycznie każdego dnia. Szampon nie zawiera jakichkolwiek silikonów i barwników. Mam tą pewność, że ich kondycja nie zostanie osłabiona. Ten szampon ma łagodne działanie, a zarazem jest głęboko oczyszczający. To wszystko dzięki tej innowacyjnej formule opartej na micelarnej technologii. Po użyciu tego szamponu mam takie poczucie, że moje włosy są bardzo gładkie i takie lekkie. Dla mnie jesiennym must have są dwa produkty do makijażu od MAC Cosmetics z serii Studio Fix. Mowa o podkładzie oraz pudrze. Gdy mam je na mojej twarzy, mam też pewność, że mój makijaż po prostu przetrwa, nawet gdy ma do czynienia z bardzo ciężkimi warunkami pogodowymi, nawet przez kilka dobrych godzin. Wyznacznikiem jesieni są dla mnie ciemne kolory na ustach, moje dwie ukochane pomadki, czyli płynna matowa zastygająca z Dose of Colors z kolekcji Desi Perkins i Katie Lustrelux w odcieniu Sauvage. Druga pomadka to kultowy mat od MAC Cosmetics, czyli kolor Diva. Jesieni stawiam głównie na makijaż oka w takich ciepłych barwach. Głównie są to pomarańcze czy brązy. Upodobałam sobie szczególnie paletę cieni Inspiration od Makeup Revolution, która w swojej gamie kolorystycznej ma przepiękne pomarańcze, właśnie brązy, a nawet kolory wpadające w czerwień. Wszystkie cienie są o matowym wykończeniu, niesamowicie napigmentowane. Jest to zdecydowanie moja ulubiona paleta ostatnich miesięcy. Jesienią najczęściej lubię stawiać na ciemne kolory na paznokciach, bądź stawiam właśnie na kolory nude. Przejdźmy do mojego modowego niezbędnika i w nim zdecydowanie znajdują się swetry. Włochate, ciepłe w wersji crop, długie, jakie tylko. Najczęściej lubię je ubierać, bo wtedy czuję się właśnie komfortowo i jest mi mega ciepło. Jesienią często stawiam na ponure stylizacje, które bardzo lubię ożywić jakimiś szalonymi botkami. Jak już wspominałam, jesień równa się dla mnie noszenie czapek. Muszę je nosić, ponieważ mam problemy z bolącymi uszami, ale też lubię je nosić i moimi dwoma ulubionymi modelami jest czapka typu bosmanka oraz beret. Jesieni nie wyobrażam sobie też bez świetnych, czadowych, grzejących skarpet. W jesieni najbardziej lubię wieczory, wtedy czuję, że mogę odpocząć i dla mnie takim rytuałem jest wskoczenie w skarpetach pod koc, zrobienie czegoś ciepłego do picia, czy to smakowej herbaty, czy gorącej czekolady, zapalenie ulubionej świecy. Ostatnio moimi ulubionymi świecami są te od Candleland, które można także wykorzystać do masażu. Wtedy też sięgam po ciekawą książkę. Przeglądam portale modowe. Włączam ulubiony serial, tej jesieni jest to Riverdale oraz ponownie zaczęłam oglądać Plotkarę. Bardzo też lubię odpalić sobie moją ulubioną jesienną playlistę, w której zdecydowanie znajdują się już świąteczne utwory. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o mój jesienny niezbędnik. Koniecznie dajcie znać, jaki jest Wasz. Czekam na Wasze komentarze. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was na mojego Instagrama i Snapchata. I do zobaczenia. I told you how it was.